Okay, cześć, Mameczko Wszystkim z tej strony. Michu, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę budował swój serwer NAS. Tak, to drugi serwer NAS, tak zwany Offsite. Jest to serwer NAS służący do backupów poza miejsce, w którym stoi mój główny serwer Synology i będzie on akurat w drugim mieszkaniu w Warszawie. I będę tam sobie oczywiście kopiował na bieżąco pliki za pomocą protokołu. Prawdopodobnie Rsync, ale to jeszcze zobaczymy. Oczywiście, serwer ten będzie spięty VPN-em wraz z moim routerem tutaj domowym i to pozwoli na ciągłe połączenie oraz ciągłą kopię zapasową. Także wiecie, offside backup służy do tego, żeby uniknąć w razie jakiejś katastrofy, na przykład tak jak teraz bardzo. Popularny temat, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o powodzie na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Generalnie, właśnie taka katastrofa może się wydarzyć. Nie mówię, że akurat może się wydarzyć na terenach, w których ja mieszkam, bo jest. Nie jest to. Zbyt prawdopodobne, choć zawsze istnieje cię szansy, natomiast mogą się wydarzyć różne inne kataklizmy, na przykład tornado, chociażby, który, na przykład jakiś pożar, czy inne tego typu rzeczy. No i w takim przypadku, oczywiście, tracicie wasz yy, serwer, co w sumie jest mało istotne na tle tego, że tracicie też cały dobytek swojego życia. Natomiast na tym serwerze często może znajdować się też. Wasz dobytek, na przykład jakieś elektroniczne dokumenty, dokumenty firmy, nie wiem jakieś zdjęcia, które mają dla was ogromno, ogromne znaczenie, sentymentalne, yy, jakieś dokumenty służące do pracy, yy, nie wiem, na przykład yy, testament jakiś, tak. Także wiele, wiele rzeczy się teraz trzyma cyfrowo na serwerach. Zwłaszcza, że świat jest jaki jest i wszystko jest teraz cyfrowe. No, i generalnie właśnie do takich celów używa się backupu offsite. Tak, tak właściwie jest to jeden z elementów metody backupu 3.2.1 W celu oczywiście uruchomienia nowego serwera nie poszedłem w Synology, ponieważ jest to drogi biznes. Ch chętnie bym wymienił swojego Synology na coś nowszego, tego dał jako offsite, ale to jeszcze nie jest ten czas, nie mam tyle środków. Teraz będę inwestował w nową kamerę wideo, y a raczej no, w nowy telefon, ale ja tym telefonem. Nagrywam dla Was i zarabiam, więc będzie nowa kamera i nie mam pieniążków na Synology. I z pomocą przyszła mi firma Compre, którą bardzo dobrze już znacie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Compre.pl, która zajmuje się sprzedażą polizingowych komputerów, laptopów, monitorów, części, akcesoriów oraz telefonów, smartfonów czy tabletów. Znajdziecie tutaj naprawdę duży przekrój sprzętu od terminali, które wielokrotnie pojawiały się na moim kanale przez cienkie klienty, yy, małe komputery, do większych komputerów oraz takich typu, które ja mam, czyli tak zwanych SFF. Macie tutaj również laptopy, monitory, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ceny są naprawdę bardzo przystępne i jednocześnie kompr robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Wysyła zawsze sprzęt, który jest zgodny ze zdjęciem, zgodny ze specyfikacją, jaką sobie zamawiacie. Możecie poprosić kompr o zdjęcie konkretnego egzemplarza, który będziecie kupować i oni wam go przyślą. Także polecam i zapraszam na film. I Compre przekazało mi ten oto komputer HP Elite Desk 800G3 SFF oparty na szóstej generacji Intela. I będzie to znakomity wybór. Zobaczcie, tutaj ja już kiedyś testowałem bodajże z RNU 800G3, ale w wersji SFF, czyli tej najmniejszej, czyli mikro. Natomiast tutaj mamy wersję SFF. I plusem tej wersji jest to, że mamy dwie zatoki na dyski 3,5 cala. Także tutaj dwa moje 2TB Seagate, Iron Wolfy siądą jak złoto. Oczywiście w swoim serwerze Synology mam tych backup'ów, w sensie dysków, miejsc na backup'y 6TB, ale nie będę kopiował wszystkiego. Będę kopiował tylko rzeczy najważniejsze, także 2TB powinny wystarczyć z nawiązką. I jeżeli chodzi o ten komputer, to bardzo chciałbym podziękować firmie Compre, która jest partnerem i sponsorem dzisiejszego odcinka. A my zajrzyjmy sobie, może, do środka tego komputera i go omówmy, dlaczego padł akurat na tego HPK, bo to ja sobie wybierałem spośród komputerów będących w kompre, że tak powiem, na y, stronie. No i wybrałem sobie tego HPK, bo wydał mi się najbardziej y, odpowiedni do moich potrzeb. Zaczniemy sobie od przeglądu całego tego kompa. Mamy tutaj. Front, tutaj w niektórych wersjach można by było mieć napęd, oczywiście CD w tym go nie ma i dobrze. Włącznik, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, cztery porty aż USB 3.0, port USB C. Tutaj nie wiem, co to co, co jest za, jak, czy to jest jakaś zaślepka, czy, czy co, jeszcze się tutaj nie zagłębiałem. Tutaj mamy oczywiście włącznik i tak się prezentuje front. Nie ma tutaj, jak widzicie, zbytnio przepływu powietrza na froncie, to wszystko jest za budowane. Jeżeli chodzi o boki, to tutaj nie ma sensu tego mawiać po prostu boki obudowa luźna, bo nie ma śrubki. Jeżeli chodzi o tył, to tutaj również mamy gigabitowy LAN, dwa porty USB 2.0 i cztery porty USB 3.0. Yy, tutaj mamy zasilacz. Yy, zaraz wam powiem o jakiej mocy. Zajrzymy do środka i tutaj jeszcze mamy dwa display porty, no i kartę dźwiękową. Także tak się prezentuje ten komputer. Zdejmijmy z niego tą obudowę. I zajrzymy sobie do środka. I jesteśmy właśnie w środku naszego komputera. Oczywiście zaglądamy do środeczka. Jeżeli chodzi o procesor, jaki się tutaj kryje, jest to i piątka szóstej generacji. Natomiast nie wiem dokładnie co to za model, jeszcze nie uruchamiałem tego komputera, a nie było tak naprawdę napisane, która to i piątka. Być może wymienią nawet na słabszy procesor, który po prostu będzie bardziej wydajny energetycznie, bo tutaj nie chodzi o jakieś wielkie prędkości transferu. One i tak się nie liczą, bo wszystko będzie przesyłane przez VPN-a i tak będzie spowolnione. Także procesor nie będzie tutaj grał większej roli, a ważne jest, żeby był jak najmniejszy pobór prądu. Mamy tutaj złącze PCIe Express razy 16 2 razy PCIe Express razy 1. I tutaj też jakieś złącze Pisa Express mamy, więc można śmiało zamontować tutaj kartę 2,5 GB, jakby ktoś chciał zbudować z tego normalnego NASA, a nie takiego offside zapasowego jak ja. Tu się w ten sposób podnosi i mamy, uzyskujemy dostęp do trzech portów SATA. Tutaj są trzy porty, także mamy już tutaj SSD-ka i mogę jeszcze dołożyć dwa dyski. Oczywiście mamy też dwa dodatkowe zasilania SATA, jedno drugie i jedno do zasilania SSD-ka, czyli łącznie trzy Tutaj jest bateria do biosu. Z tego, co się orientowałem, tutaj jeszcze można zamontować jakiegoś SSD'ka. I jeżeli tutaj jakiś SSD podpasuje, to na pewno wyrzucę tego stąd i zainstaluję sobie na tym dysku system, a będę miał wtedy możliwość użytkowania trzech dysków. Co prawda, no jeden musi być SSD, bo się nie zmieści, ale wciąż to trzy dyski. Ramu mamy 16 GB 2666 MHz i zasilacz o mocy, już Wam mówię jakiej, bo nie widzę, muszę się przyjrzeć. 180 W. Także jeżeli chodzi o, o jakiś dodatkowy tutaj osprzęt, który byście chcieli włożyć, to nie możecie z tym za bardzo szaleć. Bo 180W, także jakbyście jakąś kartę graficzną chcieli włożyć, no to już kiepsko to widzę. Zresztą tak naprawdę nawet nie mamy dodatkowego zasilania do karty graficznej. Więc tutaj jeżeli już to tylko karty pobierające sportu PCI Express. Dlatego ten serwer jest idealny na NASA, będzie energooszczędny, dosyć energooszczędny, będzie odpowiednio wydajny i w sumie jest bardzo kompaktowy, także myślę, że to będzie dobry wybór, A jak się sprawdzi to. Zobaczymy w praniu. To tyle jeżeli chodzi o budowę tego serwera. Tak naprawdę, jeszcze tutaj Wam pokażę. Tylko wyciągnę sobie z szuflady dwa dyski, jakie tutaj posiadam od Seagate'a Iron Wolf. Ten akurat jest recertified product, bo jeden mi padł. I jak pamiętacie zresztą z filmu, jak Wam pokazywałem serwer Supermicro Micro, wymienili mi, więc to jest jeden z nich, a drugi jest w serwerze Supermicro, więc zostanie stamtąd wyciągnięty. Jak widzieliście, tutaj mam naklejkę backup z NASA, bo robiłem tutaj właśnie backup z Synology po prostu na dysk zewnętrzny. A teraz już nie będę musiał tego robić, bo wszystko będzie w innej lokalizacji. Także tak to wygląda. Myślę, że więcej nie ma co omawiać. Jeszcze przejdziemy sobie zaraz do e, tak naprawdę software'u, jaki tutaj będzie. A zastanawiałem się w sumie nad dwoma rozwiązaniami. Przede wszystkim myślałem o e, klasycznie o OMV, czyli Open Media Vault i wydaje mi się, że byłoby to spoko opcja, tylko, że tam nie będzie tak łatwo zainstalować VPN-a. Z tego co przynajmniej wiem, ale jeszcze to sprawdzę. Następnie myślałem o, oczywiście o Proxmoxie, moim ukochanym, żeby po prostu jedną wirtualkę postawić jako OpenVPN albo po prostu WireGuard, znaczy no bardziej WireGuard i tam za pomocą tej wirtualki cały czas mieć spięty tunel, a y, drugą wirtualkę to właśnie typowy y, już OMV albo Trunas. No i trzecia opcja to truna Stricte zainstalowany tutaj, tutaj bez problemu można wtedy doinstalować WireGuarda i mieć to wszystko spięte i działające, I mieć tutaj tego ZFS-a. No ale jeszcze to przemyślę, być może w przyszłości bym chciał jeszcze jakąś tutaj wirtualkę jedną wcisnąć, więc może będzie Proxmox. Wy ogólnie zaraz zobaczycie, jaki system wybrałem, no ale mi jeszcze trochę czasu zajmie, zanim się zastanowię, co wybrać. Także widzimy się już podczas instalacji systemu, a właściwie to już po instalacji bo nie będę wam pokazywał procesu instalacji tych systemów bo wszystkich trzech już wam pokazywałem nieraz na kanale. Tylko jak już zainstaluję, to się zobaczymy, a tymczasem uzbrajam ten serwerek w dyski. No i moi drodzy, starałem się umiejscowić dyski, ale napotkałem dwa problemy. Po pierwsze, niestety, ale za późno się skapnąłem o tym, że tutaj potrzebne są specjalne śrubki do dysków, które mają takie gumki i które wchodzą tutaj w te otwory i po prostu się zatrzaskują. A tutaj są takie metalowe trzymaki. No i po prostu na pałę, że tak powiem, wkręciłem śrubki takie jakie miałem, niestety nie mam pod ręką tych hp -kowych. No, ale to to już tam kij, jakoś to się trzyma, trochę obłożyłem tu gumkami, żeby nie rezonowało i tyle. Natomiast problem jest taki, że nie mam kątowych dwóch złącz SATA. No i niestety instalując dwa takie zwykłe złącza, one się po prostu, wiecie, nie mieszczą, i jeden dysk podnosi drugi, potem to się wypina i w ogóle jest dramat. Znalazłem tylko jedno kątowe złącze u siebie SATA, które miałem je zamontowałem, jest ok. Tutaj, jak zamontuję drugie, też kątowe, to też będzie bezproblemowa akcja. Natomiast teraz to nie chcę wejść, i muszę pozostać z jednym dyskiem. Także operacja włożenia dysków poszła, no nie poszła, no nie, poszła nie poszła, nie poszła. Nie będę tutaj was oszukiwał. Także yy, na razie to będzie tak. Postaram się tu kupić te śrubki i to po prostu wymienić. Moi drodzy, do ostatniego ujęcia minął tydzień. Jak widzicie, jesteśmy w innej scenerii. Jesteśmy w moim mieszkaniu w Warszawie. I tutaj już przetransportowałem swojego nowego offsite NASA. Minął tydzień, dlatego, że tak jak wam mówiłem w poprzednich, zamówiłem sobie też śrubeczki, tak one wyglądają do dysków, żeby tutaj wszystko elegancko zamocować. Zamówiłem też kątowy kabel SATA, który mam tutaj. W międzyczasie, jak słyszycie, pewnie po głosie złapało mnie jakieś chorobsko, więc mogę tutaj kaszleć albo coś, to później to wytnę. Wybaczcie mi, ale oczywiście trzeba zrobić to, co. Początkowo założyłem, czyli przywrócić tego nasa, do, a raczej nie przywrócić, tylko uruchomić tego nasa, żeby zaczął w końcu funkcjonować. System, jaki tu zainstalowałem, jeszcze w międzyczasie po ostatnim ujęciu to w końcu padło na trunasa scale, także będzie tutaj trunas, i teraz zajmę się po prostu wyjęciem tych dysków, wkręceniem nowych śrubek oraz dołożenie tych kabli kątowych, żeby to wszystko ładnie tutaj siedziało, a nie tak po macoszemu. Także biorę się właśnie za to. Gdzieś, może was tutaj ustawię, kadr mam słaby, nie mam ze sobą żadnego statywu, tylko gimbala, a na gimbalu aż tak dalekiego, że tak powiem, kąta nie mogę zrobić. Tak jestem tutaj już na małym przybliżeniu. Także spróbuję gdzieś tutaj ustawić was i pokażę wam, jak wkręcam te śrubeczki i montuję dyski. Teraz wykręcam tutaj śrubeczki, które wcześniej zamontowałem u siebie w domu. I będziemy je zmieniać na śrubeczki te dedykowane. O, tutaj sobie rzucę dysk. Znaczy rzucę, nie rzucę, tylko położę. Nie rzucajcie dyskami, zwłaszcza HDD-kami. Mamy takie oto śrubeczki. Właśnie one tutaj się będą ładnie tutaj wślizgiwały w te miejsca, które są wyznaczone. Także biorę sobie dysk. Wkręcam. Śrubkę. Jak będziecie kiedyś w przyszłości chcieli na przykład zrobić to samo co ja, czyli takiego NASA i będziecie poszukiwać tych śrubek, to musicie zwrócić uwagę na to, że są dwa rodzaje tych śrubek. Są do dysków 2,5 cala i 3,5 cala. Także tam, gdzie jest SSD, no to też są te śrubki użyte. Tylko tak jak mówię, są one w wersji 2, do 2,5 cala. Także jak będziecie kupować na przykład do SSD, to zwróćcie na to uwagę, bo nie wkręcicie po prostu tych nie zamocujecie tego w ramce. Dyski są już na miejscu. Tutaj miałem taki problem, że ten mój wcześniejszy montaż na takie śrubeczki pokrzyżował mi plany. I te śrubeczki się podkręcały i zgubiły się tutaj. Nie mogłem wcisnąć dysku. Więc musiałem przerwać nagranie, ale już wszystko mamy. Także tutaj mam kabelek sata do wpięcia. Tutaj już oba pozostałe są wpięte jeszcze tylko ten. I mamy teraz zajęte wszystkie trzy gniazda SATA, które tutaj są i tu gdzieś sobie upchnę te kabelki, bo one nie są tutaj, tak naprawdę do niczego potrzebne, jakoś się tam zmieszczą. OK. Jesteśmy już zalogowani do mojego trunasa, jak widzicie tutaj procesorek, o którym wspominałem na początku, że nie wiem jaki tu jest dokładnie, to jest to i 5 6005T, oczywiście cztero rdzeniowa, zobaczcie temperaturka 27 stopni w kiedy w pokoju mam jakieś no około 23-4 stopni, e, zużycie, jak widzicie tutaj 10-12%. Mamy 16 GB RAMu. Ja już stworzyłem sobie oczywiście pulę. Jest to pula o nazwie Backup, na której e, mam też foldery stricte dotyczące tego, co będę przesyłał na ten serwer. Mamy tutaj też informacje o interfejsie, ale to już Wam wszystko pokazywałem w. Odcinku pod tytułem Jak zrobić własnego NASA. Tak naprawdę, teraz została mi konfiguracja połączenia między e, moim domowym serwerem Synology a tym serwerem tutaj. Natomiast tej konfiguracji nie będę pokazywał. Po pierwsze, z racji tego, że robię to tak, żeby było bezpiecznie, więc nie chcę dokładnie mówić, e, w jaki sposób to wszystko wykonam. No, i też generalnie wiadomo, no, VPN ogólnie jest bezpieczny, tak? Sami wiecie, także to będzie połączenie vpn ale wiadomo, że im więcej, im mniej osób wie, jakich technologii użyje, czy to będzie na przykład, nie wiem, OpenVPN, czy to będzie WireGuard, czy to będzie ZeroTier, TailScale i tak dalej, to im mniej danych takie osoby mają, tym oczywiście trudniej im jest cokolwiek tutaj, nazwijmy to, zaatakować. No, oczywiście to też wszystko będzie szyfrowane. Beka będzie szyfrowany, także. O to nie ma co się martwić. E, także spośród tych czterech opcji, e, no w zasadzie to jeszcze pięciu, bo mam jedną opcję, jeżeli chodzi o połączenie zdalne w zanadrzu. To sobie to ogarnę i pokażę Wam już, jak to wszystko będzie działać w dodatkowym uzupełnieniu odcinku. Może w jakimś shortsie, jak to wszystko się będzie przesyłać. W każdym bądź razie serwer działa, śmiga elegancko, wszystko dyski chodzą, udziały są pomontowane, samba, śmiga. Także tutaj na pewno sobie jeszcze potestuję wirtualizację na tym Trunasie i myślę, że temat będzie można zamknąć i będzie on już produkcyjnie w pełni działający. Troszeczkę ten projekt się przeciąga, ja już miałem go ukończyć tak naprawdę 2-3 tygodnie temu. Natomiast, no. W drodze a to byłem chory, a to miałem e, jakieś tam zajęcia w pracy i tego typu tematy wiecie o co chodzi. Także niestety się trochę przeciąga, no ale myślę, że już do listopada to na pewno będzie to wszystko ogarnięte i chodzić jak należy. Także w tym odcinku widzieliście, jak zbudowałem własnego NASA, true już stoi, wszystko działa. Tak w zasadzie to offsite nasa, tylko jeszcze teraz muszę ogarnąć temat połączenia zdalnego. To by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie oczywiście łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, wejdźcie na mój Instagram michu.tv i na moją grupę Mordeczki Micha na Facebooku. Zapraszam do subskrybowania, śledzenia mojego kanału oraz na stronę partnera dzisiejszego odcinka, czyli filmy.compre.pl. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!